ono między innymi wyniki ekspertyz filotechnicznych. Posiedzenie komisji odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jej przebieg próbuje śledzić nasz reporter, do którego będziemy próbowali się już za chwilę przenosić z powodu danych wrażliwych. To posiedzenie komisji sejmowej nie może być jak na razie upublicznione. Do tego tematu będziemy wracać w Sejmie. 54. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Popowej odbędzie się jeszcze w tym roku, a właściwie jeszcze za 3 miesiące. Telewizja Polska i miasto Opole doszło do porozumienia w sprawie organizacji imprezy i już radzimy rezerwować czas od 15 do 17 września. O tym Jarosław Kuźniak. Znów usłyszymy ten charakterystyczny dźwięk, sygnał festiwalu w Opolu. Telewizja Polska i władze miasta uzgodniły, że Opole udostępni telewizji prawa do marki Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oraz Amfiteatr. To jest porozumienie otwierające drogę do przywrócenia tego festiwalu. Teraz rzecz w nowym dyrektorze artystycznym festiwalu i mam nadzieję, że olbrzymia większość, nie wszyscy artyści, którzy wybierali się na Opolski Festiwal w czerwcu, będą dostępni również i zaszczycą swoją obecnością festiwalu we wrześniu. Festiwal w Opolu to historia polskiej piosenki. Tu co roku odbywają się niezapomniane koncerty. Telewizja Polska zadeklarowała, że dołoży wszelkich starań, aby w tym roku strona